Witam słuchaczy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Subiektywnie o Polonii. Moim dzisiejszym gościem jest Mariusz Dąbrowski, kibic, właściciel projektu Kierunek Stadion oraz stand-upper. Witam Cię Mariusz i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Cześć, witam Cię. No to cała przyjemność po mojej stronie. Może na początek poznajmy Mariusza, bo pewnie nie każdy z Was wie, dlaczego i kogo zaprosiłem na pierwsze spotkanie. Jak powiedziałem na początku, Mariusz jest przede wszystkim, ja go znam jako kibica, ale o tym może szerzej w dalszej części rozmowy. Może na początek powiedz kilka słów o tym tajemniczym projekcie Kierunek Stadion. Kierunek Stadion. Projekt, firma jak zwał, tak zwał. Kiedyś po prostu jeżdżąc na mecze po Europie samemu, gdzieś wyczytałem, znalazłem jakieś ogłoszenie biura takiego podróży, można powiedzieć, typowo futbolowych podróży, mieszczące się w Poznaniu to biuro. No i napisałem tam do nich, że uwielbiam jeździć na mecze, gdzie byłem i w ogóle. No i przyjęli mnie jako koordynatora takich wyjazdów. Jeździłem na mecze po różnych krajach i miałem różne grupy ludzi, większe, mniejsze. I jeżdżąc tak przez jakiś rok czasu z tym biurem, stwierdziłem, że no dlaczego ja mam jeździć w sumie i można powiedzieć, no taka prawda, pracować na kogoś, kiedy mogę to robić sam. I wymyśliłem sobie właśnie nazwę Kierunek Stadion i zacząłem to pod szyldem właśnie Kierunek Stadion organizować wyjazdy na mecze gdzieś po Europie, czy to ze znajomymi, czy nigdy jakoś tak ta firma oficjalnie nie powstała, nie powstała jakaś strona taka oficjalna, choć też już była już przygotowana w zasadzie, ale nie ujrzała światła dziennego, bo niestety zaczęła się pandemia, kiedy to wszystko miało tak oficjalnie ruszyć i to właśnie i przez to oczywiście te przemieszczania, to, że nie można było się nigdzie dostać na mecze, że mecze były, że w ogóle stadiony były zamknięte, tak, ale że był wstrzymany jakiś ruch lotniczy, także to wszystko spowolniło i no i gdzieś to się rozmyło, tak, w sumie Kierunek Stadion istnieje gdzieś jakaś też taka trochę kulejący fanpage na Facebooku. Niemniej jednak wyjazdy cały czas są. No często nie ukrywam, że to raczej w gronie bardziej znajomych, chociaż dostęp do tych wyjazdów ma każdy. I też jakiś tam powstało jakiś ubrań, ciuchów, jakieś bluzy, jakieś spodnie dresowe z logo. Ile mniej więcej już wycieczek odbyliście? No myślę, że gdzieś 20 na pewno, no 20 na pewno. Ciężko mi jakoś tak to powiedzieć, bo trochę tak jak mówię, jeździłem też sam, a teraz chyba tak na szybko to nie wiem, pod szyldem Kierunek Stadion stricte ile było takich zorganizowanych przeze mnie, ale jeszcze nie funkcjonujących pod tym szyldem. No ale trochę było i trochę było właśnie takie różne ciekawe miejsca. Jakbyś miał tak ocenić pod względem emocji, to poza konwiktorską, gdzie przeżyłeś najwięcej takich piłkarskich emocji, doznań? Znaczy piłkarskich czy kibicowskich? Piłkarskich, no zacznijmy od kibicowskich. Kibicowskich, no to myślę, że Belgrad, no. Belgrad i derby Belgradu. Miałem okazję być dwa razy. No to jest myślę taki dla takiego fanatyka piłki nożnej i takich naprawdę spotkań ostrych kibicowskich, no to jest absolutny top i wypada na takim meczu się pojawić, gdzie przez 90 minut jest ta pirotechnika, ten doping, ten stadion żyje, to jest prawdziwy kocioł. No i no niesamowita atmosfera, no trzeba to przeżyć, trzeba to zobaczyć i mówię, ale to gęsia skórka 90 minut i ta cała otoczka przed meczem, po meczu, także chyba kibicowsko, no to absolutnie derby Belgradu. A stadion, na którym byłeś i który chciałbyś, żeby tak wyglądała konwiktorska? No to tutaj też, trochę tych stadionów odwiedziłem, ale zdecydowanie bez żadnego zastanowienia Velodrom Marsylia. To jest chyba najpiękniejszy stadion, na którym byłem. Tych stadionów było oczywiście było dużo i były
I było też sporo fajnych, na pewno Stadio da Luz w Lizbonie, ale myślę, że Velodrom zdecydowanie bije te stadiony na głowę i Marsylia kierunek tak. Francja. Tak, kierunek Francja, jeżeli chodzi o stadiony, kierunek Belgrad kibicowsko. Okej. Poza kierunkiem stadion również rozwijasz się jako stand-uper. Skąd w ogóle pomysł na bycie staniem stand-uperem? O kurde, nie wiem, czy tutaj masz 2 godziny czasu, żeby rozmawiać. może... Nie, no tak postaram się jak najkrócej. Pomysł, no to takie pomysły to się rodzą chyba najbardziej na jakichś, nie wiem, spotkaniach rodzinnych i jakiś pada tekst, a jesteś śmieszny, wesoły, może byś coś z tym zrobił. No ja takie historie słyszałem też od znajomych, że gdzieś tam do kabaretu byś się nadawał, jakieś tego typu historie. I gdzieś na Facebooku pojawiło mi się warsztaty stand-upu, które prowadził Cezary Jurkiewicz. Tam wtedy były zbierane pieniądze na dom dziecka, pamiętam, w Łodzi. Ja się tam zgłosiłem i bardziej chyba w kategorii tego, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Bardziej traktowałem to jako zabawę, no i też jako szczytny cel, no, jeżeli chodzi o tą zbiórkę pieniędzy. Te warsztaty też się przedłużyły przez pandemię. W końcu był pierwszy występ w Resorcie Komedii w Warszawie. Poszło mi podobno całkiem nieźle, ale traktowałem to jako przygodę i stwierdziłem, że to jakiś taki jednorazowy wyskok i fajnie było i niech tak zostanie. I pieniążki zebrane. No ale zaczęli się, 3 miesiące nie robiłem nic po tym występie. Zaczęli się do mnie odzywać znajomi, dlaczego nie zaglądam na jakieś open mic'i, dlaczego nie próbuję swoich sił dalej, skoro to tak fajnie wyszło. No i gdzieś ta maszyna ruszyła, tak? Gdzieś tam te pierwsze występy, gdzieś tam te pisanie żartów i w ogóle. I gdzieś też miałem szczęście, że w jakimś dosyć krótkim odstępie czasu udało mi się też gdzieś trafić na występy znanych komików, stand-uperów, jak Rafał Rutkowski, na takie występy jakieś przy naprawdę dużej publice, Kraków, 600 osób na widowni, dla mnie takiego początkującego, więc totalny sztos. Była trema? Słucham? Była trema? No tak, trema jest zawsze, no to taka... Dla mnie to, jeżeli ktoś się nie stresuje, no to znaczy, że coś jest nie tak. No trzeba się stresować, bo to można być pewnym siebie, ale ten stres musi być. Ja miałem 2 takie przypadki, gdzie i tak jak w piłce nożnej, no występowi nierówny, ale to tak samo 2 razy mnie taka pewność siebie zgubiła, bo gdzieś mi się wydawało, że poszło mi całkiem nieźle i jadąc do następnego miasta na występ. Kierowałem się tym, że skoro ostatnio było tak dobrze, to tutaj też będzie. No i dwa razy tak nie było. No. 2 razy tak wspominam, wiadomo, że zdarzają się lepsze i gorsze występy, ale 2 takie zapamiętałem. Kiedy na tej pewności siebie wyszedłem i mnie to zgubiło. No. Także trzeba pokory, jak w życiu, w różnych sytuacjach, tak tutaj tak samo. No. Pokora i praca. Powiedz mi, jako kibic, w skeczach przemycasz czasami wątki kibicowskie? Nawet chyba nie za bardzo, chociaż to jest kwestia jakiegoś tam napisania materiału, żartów. Ja akurat tym, co mam teraz, co napisałem, z czym występuję, akurat nie poruszam za bardzo tego wątku, a natomiast mam już gdzieś tam napisane parę takich rzeczy dotyczących właśnie wyjazdów i sytuacji, które się tam zdarzają, ale to jest na razie jakoś napisane na brudno i jeszcze do tego tak nie usiadłem, ale na pewno to powstanie, no bo tych stadionów było mnóstwo, tej przygody mojej kibicowskiej z piłką jest naprawdę dużo i to już jest ładnych kilka lat i na pewno coś, myślę, że fajnego z tego powstanie. Do stand-upu wrócimy jeszcze na koniec, bo mamy pewną niespodziankę dla słuchaczy, o czym wspomnimy na samym końcu. Wróćmy może do ciebie. Urodziłeś się w Warszawie? Tak, w Warszawie. Która dzielnica? Muranów. Muranów, także blisko Polonii. W który rocznik jesteś? 80. 80, 43 lata na karku już. Powiedz, jaki był twój pierwszy raz na Polonii? Pamiętasz datę i z kim graliśmy? Jaki wynik?
Ojej, wiesz co, ja tak myślałem, że to pytanie padnie i powiem ci szczerze, że w ogóle tak, jeżeli chodzi o jakieś takie przychodzenie na konwiktorską, bycie kibicem, no to to było od małego, bo to przeszło z pokolenia na pokolenie u mnie. Dziadek prowadził ojca na Polonie, ojciec mnie, więc ja już na Polonii byłem od maleńkich lat. Ja tam pamiętam historię, którą ojciec mi opowiadał, że ja się gdzieś tam na stadionie zgubiłem. Gdzieś tam w ogóle część ogrodzenia przewróciłem, jakieś tak jak przez mgłę pamiętam. Raz dostałem właśnie jakiś tam po tyłku od ojca, bo się gdzieś zgubiłem na stadionie i mnie szukał. Więc tak jak mówię, no to na Polonii to wychowany jestem od jakiegoś takiego dzieciaka małego, gdzie nawet nie pamiętam świadomie tego, że już tam chodziłem. Natomiast takie kibicowskie życie aktywne i kamienna, pierwszy mecz, no to jest sezon 93, także to teraz 30 lat minie od takiego mojego, że tak powiem, już w pełni świadomego. Nawet chyba wcześniej, 92 to byłem, to chodziłem na Polonię już tak na główną trybunę, od 93 zacząłem chodzić na trybunę kamienną. No ale tak właśnie jak myślałem, że będziesz pytał o to, za cholerę sobie nie jestem w stanie przypomnieć, jaki to był mecz. Nawet próbowałem sobie przygotować się do tego pytania trochę i otworzyłem sobie tabelę z tego roku i zacząłem patrzeć po jakieś, nie wiem, to jakaś abstrakcja, bo myślałem, że sobie przypomnę, patrząc po tych zespołach, które wtedy grały, z kim to mógł być mecz, ale nie jestem w stanie sobie zupełnie przypomnieć, jak to wyglądało, ani chyba przebiegu tego z trybuny kamiennej. No miałem 13 lat wtedy, także... To może inaczej, może nie konkretny mecz, a może opowiesz trochę nam, trochę młodszym słuchaczom, jak wyglądał w ogóle klimat trybun lat 90. Jak wyglądała kamienna, jak wyglądał doping? Ojej, no to wiadomo, no specyficznie, no sama trybuna kamienna z samej nazwy, no to były kamienie, nie było tam krzesełek wtedy. No jak wyglądał? No tak, no to były szalone lata 90. To na stadionie wtedy pamiętam, można było sobie swobodnie przechodzić z jednej trybuny na drugą, nie było zamkniętych bramek. No nie będę ukrywał też, że no tych ludzi na kamiennej naprawdę no było mało nas na tych meczach. Ale w myśl naszego hasła, no nie liczni, ale fanatyczni, naprawdę przychodzili tam kibice. Nie z przypadku bym powiedział, no teraz może różnie to jest, nie chciałbym też tak oceniać nikogo, kto tam przychodzi, ale wtedy przychodzili ludzie naprawdę tacy 100% za Polonią w każdej chwili, w złym momencie, w dobrym, czy grali dobrze, czy grali źle. No i na pewno jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o takie kibicowskie klimaty, no to pamiętam te sytuacje, kiedy wychodziliśmy z meczu i zawsze trzymaliśmy się wszyscy razem. Tam nie było wtedy sytuacji, że kibice lokalnego rywala mogą nas, nie wiem, bezkarnie zaatakować. No bo każdy się trzymał, tak jak mówię, no jeden za drugiego i jakąś taką zwartą grupą stanowiliśmy. Gdzieś to mi się wydaje, że w tych czasach trochę to się jednak rozmyło. Takie, no to były lata bardziej chyba charakterne. Teraz nie tylko jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale o różne dziedziny życia, to tak czasami ludziom brakuje tego charakteru, tych jakichś takich zasad. Wtedy było chyba inaczej. Wtedy było, znaczy na pewno było inaczej. Na pewno to inaczej wyglądało, na pewno te walki kibiców też słynne wyglądały też troszeczkę inaczej i bardziej tam chyba honorowo też to na pewno wyglądało. No na pewno były różne przypadki też sytuacje takie, które zdarzają się teraz, ale tak, no zdecydowanie jakbym miał tak podsumować, to myślę, że bardziej tak chyba byliśmy z tą Polonią na dobre i na złe i to nie było tak, że jak chłopakom nie szło, jeżeli chodzi o poziom sportowy, to tam ci ludzie się odwracali. Tylko przychodziło tych ludzi mniej, ale przychodzili zawsze, no bez względu na wyniki. No powiedz mi, przeglądałem ostatnio stare zdjęcia konwiktorskiej i moją uwagę przykuła klatka gości. Znajdowała się w zupełnie innym miejscu niż teraz. Tak, tak. No. Dokładnie. No, teraz jest trybuna A, prawda?
Tak, dokładnie, na głównej trybunie była klatka, pamiętam. O, ja pamiętam parę fajnych historii. Kibice byli oddzieleni od tej klatki, czy można było spokojnie do niej podejść? To tak jakbym teraz, nie no, na pewno tam chyba jakiś tam dystans musiał być, no, ale no, ja sobie przypominam teraz na szybko konkretny mecz z Radomiakiem Radą i jak kibice z Radomia stracili swoją flagę. I ja to pamiętam, na tej fladze był napis Green Kings of Poland, Zieloni Królowie Polski. Ta flaga zmieniła właściciela. Tak jak mówię, wtedy można było przechodzić z jednej trybuny na drugą, więc ktoś tam tą flagę zerwał i szybko ją przetransportował na trybunę kamienną, gdzie oczywiście gdzieś tam została powieszona do góry nogami, więc no nie było jakoś tak. Pewnie przy jakichś takich meczach podwyższonego ryzyka tam było więcej policji, ale jakoś tak sobie też nie przypominam, żeby to było tak, że ta klatka była nie wiadomo jak obstawiona policją. No jak ktoś szukał mocniejszych wrażeń, to tak, to w tych latach 90. można było je w miarę szybko znaleźć. Słuchaj, przeżyłeś z Polonią lata chude, powrót do świetności, mistrza, Puchar Ligi, Puchar Polski, potem znowu spadek, degradacje. Jesteś z Polonią niezależnie od tego, czy gra w czwartej lidze, czy w ekstraklasie. Powiedz mi, jakie masz przemyślenia na temat tego, dlaczego nie potrafimy przebić pewnej liczby kibiców na meczach? Zatrzymaliśmy się w tej drugiej lidze teraz na tym magicznym 1900-2000 i nie możemy tego przebić. Klub robi co może, robi akcje marketingowe, tutaj Enigma też za każdym razem robi mobilizację i cały czas nie możemy przebić tych 2000. Dlaczego? No to jest chyba, wiesz co, no to jest też odpowiedź trochę na to wcześniejsze pytanie, no, że jednak ludzie teraz przychodzący na Polonię, ja nie wiem, też nie chciałbym powiedzieć, że się tak nie utożsamiają z klubem, no bo to też by było krzywdzące, ale gdzieś to jednak jest. Kiedyś też może w latach 90. właśnie, jak ja zacząłem chodzić na Polonię, też tych rozrywek było trochę mniej. Teraz się strasznie dużo dzieje. Kiedyś mecz to było święto i na ten mecz się czekało i chodziło. Teraz ten poziom piłki też jest inny. Ludzie czasami zamiast iść na stadion na Polonię, na drugą ligę, wolą sobie posiedzieć w domu, obejrzeć na kanale plus jakiś mecz jakiegoś topowego klubu, któremu kibicują. Nie wiem, pewnie zawsze każdy sobie znajdzie jakąś wymówkę, żeby na ten stadion nie przyjść, czy to pogoda, czy niepogoda, ale no tak jak mówię, no gdzieś niestety na pewno też jest jakiś taki syndrom tych kibiców sukcesu, myślę, że jak są wyniki, to ludzie przychodzą, a kiedyś po prostu przychodzili na wszystkie mecze, no i to trochę boli, bo ja mówię, ja mogę powiedzieć za siebie, no jeżeli ja jestem w domu, nie mam jakichś wyjazdów meczowych, nie mam jakiegoś stand-upu, czegoś, no to zawsze na tej Konwiktorskiej jestem, tak? Staram się też, jak mi się uda jeździć na mecze wyjazdowe, na ile mi czas pozwoli. W tym sezonie byłem tylko w Kaliszu, ale mówię, no staram się chodzić regularnie i nie ma znaczenia, czy chłopaki wygrywają, czy przegrywają, no po prostu chodzę, bo jestem kibicem i mam ten klub w sercu i wiele razy się wściekam, jak przegrają, że już nie przyjdę i tak przychodzę, a myślę, że inni podchodzą do tego różnie, no i jakaś tam ta stara gwardia też przychodzi na tą Polonię, ale jest też dużo kibiców, którzy nie wiem, wymyślają sobie, że nie przyjdą, bo coś tam, bo są obrażeni na to, na tamto, na działaczy, na coś tam, no nie, obrażajmy się na działaczy, jak coś tam nam nie pasuje, to się obrażajmy, ale obrażajmy się w sobie, albo nie wiem, starajmy się coś z tym zrobić, ale nie kosztem drużyny i kibicowania, no bo wiadomo, no piłka nożna bez kibiców nie istnieje, ale no to trzeba, to musi działać w dwie strony, no musimy też wymagać coś od siebie, jeżeli wymagamy od piłkarzy, no to musimy wymagać od siebie się na tym stadionie pokazywać, żeby oni widzieli, jeździć za nimi i robić tą frekwencję i wtedy, no co, no i wtedy będziemy szli wszyscy w jednym kierunku i będziemy zaliczać te sportowe awanse, aż miejmy nadzieję do ekstraklasy. Spędziłeś 30 lat na Kamiennej, ogólnie na Polonii. Powiedz mi, to jest szmat czasu. Nawiązałeś przez ten czas jakieś przyjaźnie, które trwają od początku, albo przynajmniej długi okres czasu?
Tak, no zdecydowanie. No, ja jeszcze, no wiesz, ja wychowany jestem tu na Muranowie, więc no, mam do tego stadionu blisko, więc pierwsze jakieś takie jakieś przyjaźnie, koleżeństwo, to, no, to na pewno chodziliśmy w szkole podstawowej z kolegami. Wiadomo, jak to po latach z jednym masz kontakt, z drugim nie masz kontaktu. Ale tak, ale spotykam się z kolegami na meczach, tak, przychodzą ze swoimi dzieciakami, więc gdzieś to cały czas też przechodzi z pokolenia na pokolenie, to jest fajne i mówię, no czasami nie ma po prostu, nie wiem, nie mamy kontaktu, żeby się zdzwonić w ogóle, a ten stadion raz na 2 tygodnie, mówię o tych, którzy regularnie przychodzą, jest takim miejscem, że się gdzieś tam jesteśmy w stanie spotkać i pogadać. No to jeżeli chodzi o takie kibicowskie sytuacje, no i na pewno jedna taka, jeżeli chodzi o taką fajną znajomość, myślę, że z dużym zalążkiem przyjaźni, mam nadzieję, że to z dwóch stron funkcjonuje, jest znajomość z Krzyśkiem Bąkiem, no z naszym wychowankiem, tak, to jest śmieszna sytuacja trochę, bo pracowałem kiedyś na stacji benzynowej, i Krzysiek przyjeżdżał i tankował tam samochód. I to nawet nie ja zauważyłem, że przyjeżdża, tylko mój kolega i powiedział, że słuchaj, bo tutaj jest, który też się znał na piłce. Był z Gdańska, kibic Lechii Gdańska, ale też śledził ligę i pamiętam, że mi powiedział, mówi, słuchaj, ja nie kojarzę za bardzo, wiem, że to jest piłkarz Polonii. No i kiedyś tam się natknąłem na Krzyśka, jak tankował. Porozmawialiśmy, później w któryś weekend, kiedy ja byłem na zmianie, przyjechał jakoś tak umyć samochód, jeszcze coś, porozmawialiśmy dłużej. Później jakoś tam też podrzucam jakieś bilety na mecz, jakieś zaproszenia, coś. No i zaraz odszedł do Lechii Gdańsk. Jak odszedł do Lechii Gdańsk, to też będąc mówię, z tym kolegą, z którym jeździłem na mecze, kibicem Lechii, gdzieś tam po Europie, to też zaglądałem czasami do Gdańska, wiem, że mnie zabrał kiedyś na derby Lechii z Arką, no i też przyjeżdżałem na mecze Polonii tam, więc gdzieś tam będąc w Gdańsku z Krzyśkiem się widywałem na chwilę porozmawiać, też jakieś bilety i z tego się zrodziła całkiem fajna znajomość, tak jak mówię, no wydaje mi się, że to nawet jest taki duży zalążek przyjaźni, bo w tej chwili sytuacja jest taka, że dzisiaj mi się nawet właśnie wyświetliło na Facebooku, że to 13 lat znajomości, jeżeli chodzi o moją znajomość z Krzyśkiem. Mamy działki obok siebie, koło Sierpca, i też tą działkę kupiłem z racji tego, że przyjeżdżałem co roku, udostępniał mi klucze do swojej działki, mogłem tam przyjechać z żoną i posiedzieć sobie zawsze, trochę spędzić czasu i zobaczyłem kiedyś, że jest obok do kupienia działka i tą działkę udało się kupić, więc w zeszłym roku spędzaliśmy razem wakacje, w tym mamy taki sam plan, żeby razem sobie posiedzieć tam, jak będzie miał przerwę już po sezonie, więc cały czas gdzieś tam, jak jest teraz w sobotę właśnie na meczu Polonii, widzieliśmy się, bo kończy kurs trenerski i w Warszawie był na zajęciach, więc cały czas podtrzymujemy tą znajomość, praktycznie rozmawiamy ze sobą codziennie i to też jest takie fajne właśnie z tych czasów polonijnych. Mam gdzieś tam jeszcze zdjęcie, jak od niego dostałem koszulkę Polonii z numerem 19 gdzieś tam na Kamiennej, na płocie, jak wiszę w tej koszulce. Więc teraz nieraz też oglądamy te zdjęcia, jakieś przychodzą przypomnienia na Facebooku, czy gdzieś się z tego śmiejemy, żartujemy. No i tak jak mówię, no mamy kontakt i to jest taki też bardzo fajny element tych lat spędzonych na Pont Wiktorskiej. Zresztą Krzysiek jest oczywiście dalej wierny fanem Polonii, kibicuje jej i na bieżąco jest z całą sytuacją, która się dzieje w klubie i często sobie na ten temat rozmawiamy. Okej, dobra. Przechodząc z przeszłości do teraźniejszości, powiedz mi, jak oceniasz szansę na awans w tym sezonie Polonii? Otwieramy już szampany, czy jeszcze za wcześnie? O, wiesz co, no pewnie będę mądrzejszy i wszyscy będziemy mądrzejsi po sobocie, po tym spotkaniu z Kotwicą Kołobrzeg, które nas czeka. No niemniej jednak ja nie dopuszczam myśli do siebie w ogóle, że my tego awansu nie zrobimy. Wiadomo, że my tych punktów potraciliśmy też głupio sporo takich głupich punktów, no ale wszyscy je tracą, tak? Wszyscy je tracą, na szczęście. Pewnie jakby tak nie było, to byłby większy spokój. Byłby większy spokój i teraz już moglibyśmy naprawdę prawie pewni być tego awansu, ale no ja wierzę w to mocno i jeżeli nie będzie jakiegoś kataklizmu, no to
to ten awans powinniśmy zrobić, tak? Fajnie wygląda to, no raz lepiej, raz gorzej wygląda ta gra, wiadomo, nie zawsze można grać na najwyższych obrotach, nie zawsze ten dzień meczowy zawsze jest taki, że tak, że my pewnie te trzy punkty zdobywamy, no ale zbieramy te punkty, gramy, punktujemy praktycznie cały czas, więc też ułożyły nam się te kolejki teraz na wiosnę, także że rywale pogubili, bezpośredni rywale w walce o awans pogubili te punkty. Gdzieś to też na tym skorzystaliśmy, no ale mówię, no ten mecz teraz w Kołobrzegu będzie ważny, chociaż myślę, że zostało jeszcze chyba 7 kolejek, także myślę, że jakby tam 7, nie 7, daj Boże. Tak? Słucham? 7? Tak, dokładnie, 7 kolejek. No to myślę, że nawet jakby tam się jakaś wydarzył kataklizm, z tym Kołobrzegu, to też nie ma co, nie wiem, jakichś robić nerwowych ruchów. No ale wiadomo, że fajnie byłoby tam stamtąd przywieźć punkty, najlepiej 3, ale myślę, że każde punkty przywiezione z Kołobrzegu będą przybliżały nas do tego awansu. I ja osobiście wierzę, że my ten awans zrobimy, no. Że będziemy się cieszyć w czerwcu. Kogo byś wyróżnił w drużynie? Ja to chyba jestem taki daleki od jakichś takich laurek indywidualnych. Myślę, że mamy taki zespół, gdzie po prostu tworzymy kolektyw i każdy piłkarz coś daje tej drużynie, coś do niej wnosi. Ale jakbym miał tak wyróżnić jednego zawodnika, pewnie Krzysiek się będzie bąk śmiał, bo ja mu zawsze powtarzam, to Piotrek Marciniec. No, dla mnie w niesamowitym gazie jest i robi nam naprawdę robotę konkretną i jego spokój, przetrzymanie piłki. Nie chciałbym tu brzmieć jak Jacek Dmoch za chwilę, ale... ale tak, ale no, jeżeli miałbym tak indywidualnie jedną osobę powiedzieć, przez cały sezon, na którą widać, że robi taką naprawdę różnicę, no to jest właśnie chyba Marciniec, tak? I nawet w tym ostatnim meczu na Polonii, kiedy go nie było. To jest trochę właśnie też takie niepokojące, że wypadał taki jeden człowiek ze składu i już ta gra nie wyglądała wcale tak fajnie, tak różowo. No wiadomo, że to był dreszczowiec zakończony happy endem, ale wprowadza dużo spokoju i dużo tych, praktycznie wszystkie piłki przez niego przechodzą. On te piłki naprawdę rozdziela chłopakom bardzo dobrze i trzyma tą grę, tak? Widać, że jak jego nie ma na boisku, no to czegoś tu brakuje. A tak to myślę, że no mamy ten kolektyw i jakoś tak wszyscy dokładają cegiełka do tego, żebyśmy się na koniec sezonu mogli cieszyć. Okej, dobijamy powoli do końca. Powiedz mi, gdzie będziesz występował w najbliższym czasie ze swoim stand-upem? Wiesz co, no ja na pewno regularnie występuję w Otwocku. W Otwocku w Teatrze imienia Stefana Jaracza, tam prowadzę swoją scenę stand-upową. Tam zapraszam komików i raz w miesiącu tam przeważnie w pierwszą środę miesiąca, ale nie zawsze tak jest. Zawsze to jest na pewno środa, zawsze jest to środa, ale nie zawsze pierwsza środa miesiąca. Tam jestem regularnie, a tak to ciężko powiedzieć, bo jest sporo imprez gdzieś, gdzie udaje mi się dostać, gdzieś czasami ktoś mnie zaprasza i występuje, ale regularnie to tak, to Otwock i najbliższy to jest 10 maja. I mamy dla Was jedno podwójne zaproszenie na ten występ. Dla osoby, która jako pierwsza prawidłowo wytypuje wynik meczu Polonii z Kotwicą, w komentarzu proszę zamieścić swoje typowanie. No i do wygrania po meczu będzie właśnie wejściówka na występ Mariusza. Oczywiście osoby, które nie wygrają, również serdecznie zapraszamy, aby odwiedzili scenę i pośmiali się troszkę z żartów. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Mam nadzieję, ja też że, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom również miło ten czas minął. Dziękuję Wam za poświęcony czas, słuchaczom za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki Mariusz bardzo za... Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców Polonii. Razem idziemy po awans. Alleluja. Pa.